jadę teraz... Za 500 metrów na rondzie drugi zjazd. Jadę teraz drogą wojewódzką numer 374 w okolicy miejscowości Świebodzice. Nie wiem, czy do samych Świebodzic wjadę, czy też nie. Tutaj całkowicie zdaje się na nawigację. Wjadę. Już za rondem będę tak naprawdę w Świebodzicach. Rondo Solidarności. Dużo tutaj w tych okolicy rond Solidarności. Zjedź z ronda. A nie, to nie Świebodzice, za 2 kilometry. Ja generalnie jestem w drodze w stronę Kamiennej Góry, a więc kolejnego z miast egzaminacyjnych, które chciałbym odwiedzić, więc na razie na tym się skupiam, więc gdzieś tam na pewno nie będę zobranej przez nawigację trasy zjeżdżał. No właśnie teraz wjechałem do Świebodzic. Za chwilę zacznie się obszar zabudowany. Otóż jestem właśnie, wjechałem w teren zabudowany. Droga, którą jadę... Za 400 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Podejrzewam, pełni w jakiś tam sposób funkcję obwodnicy. Patrzymy w stronę osiedla Piastowskiego. To jedziemy na pierwszy zjazd z ronda. Typowo teren miejski. Nie lubię tak szybko dojeżdżających samochodów do skrzyżowania. Nie wiem, skąd taki nawyk takiego szybkiego u niektórych dojeżdżania, a później gwałtownego hamowania. Tak jakby to się nie dało po prostu dojechać spokojnie, już w jakiś sposób mając przygotowane to hamowanie. Za 300 metrów skręć w prawo. Teraz jedziemy sobie tutaj takim bulwarem nad rzeką. Też nie podam tej nazwy rzeki. Drogę krajową. Skręć w prawo. Numer 34. Wjeżdżam. Proszę bardzo, pierwszej rzeczywiście ustępujemy. I ruszamy. Za 600 metrów skręć w lewo. Czyli tylko przez chwilę będę, no. Chyba przez chwilę będę na krajowej 34, chyba że to będę nią kontynuował. W zasadzie już widzę drogowskazy. Chyba nawet na Kamienną Górę jest drogowskaz. Skręć w lewo.
trudne skrzyżowanie na górce w dużym ruchu. Kończy się obszar zabudowany. Pewnie za chwilę się skończą Świebodzice. A ciekawe, ile jeszcze do Kamiennej Góry.